dzisiaj opowiem wam o kilku dziwnych starych stronach. Tyle, nie będzie jakiegoś większego powiązania między nimi ani niczego, tylko opisy kilku starych stron ze starego internetu. Może wywołam tym filmem u was pewną nostalgię, może nie, ale zobaczymy. Lego Bionicle to wielka część mojego dzieciństwa. Taka ogromna. Zanim zbierałem zwyczajne klocki Lego, zbierałem Bionicle. I podczas swoich podróży po necie znalazłem, niedawno dość, jedną z pierwszych stron z mockami Lego Bionicle, jakie udało mi się odnaleźć. Tak starą, że opisuje mocki zbudowane jedynie z zestawów z pierwszego rocznika i kurczę, te mocki mają strasznie fajny klimat. Mocki te są unikalne nie tylko przez swoją budowę, czyli wykonanie jedynie z części z pierwszego roku serii, ale też przez to, że autor każdemu wymyślił zdetalowaną historię, tworząc własną unikalną faunę i kulturę Matanui, wyspy, gdzie działa się seria. Musicie tu coś wiedzieć, oryginalnie, podczas pierwszego roku swojego istnienia, Bionicle posiadały zupełnie inny klimat, bardziej mistyczny i plemienny. Sami Toa byli często opisywani jak jacyś półbogowie. Główny zły Makuta Teridax, wtedy nazwany po prostu Makutą, był z takim tajemniczym bytem, który nie miał formy i tak dalej. I to bardzo widać na tej stronie. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że oficjalna polska strona Lego Bionicle posiadała bardzo dziwny dopisek do lore Bionicle, którego nigdzie nie było. Mianowicie, że Bionicle stworzył Io Wielki Stwórca, postać z mitologii Maorysów. Właśnie, Maorysów! Kolejna fajna rzecz w tej stronie to wszystkie te nazwy, które posiadają mocki bazowane na języku maoryjskim. Lego musiało zaprzestać skorzystania z nazw maoryjskich, po tym jak Maorysi stwierdzili, że Lego używa ich w zły sposób i komercjalizuje ich kulturę. I ta strona to taka fajna kapsuła czasu do czasu, bardziej inspirowanej Oceanią ery Bionic. Ciekawi mnie, co się stało z autorem tej strony. Czy dalej zbiera Bionicle, czy wszystkie sprzedał, czy w ogóle pamięta o tej stronie? Memy z papieżem. Wszyscy je znamy. Osobiście uważam, że odkąd przeszły do mainstreamu i przestały ludzi szokować, straciły już to coś, co czyniło je śmiesznymi. No i tutaj bardzo kontrowersyjna opinia, stały się strasznie normickie, ale nie będę o tym mówił. Jak dobrze wiemy, memy z papieżem pochodzą z polskich czanów i oryginalnie były używane do trollowania religijnych ludzi. Ale co gdybym wam powiedział, że znalazłem prawdopodobnie pierwszą polską stronę z czymś, co można by nazwać memami z papieżem i to starszą od polskich czanów? Strona ta powstała w 1999 roku, a zatrzymała się w roku 2002. Jej autorem jest niejaki Jerzy Kielecki i publikował tam antyklerykalne oraz antyteistyczne memy wyśmiewające w tym, przygotujcie się na to, Karola Wojtyłę. Nie wiem, czy te obrazki, jakie tu mamy, można nazwać pierwszymi polskimi memami o papaju, ale jeżeli tak, to chyba znalazłem kawał polskiej historii internetu, co nie? Niektóre z tych obrazków są tak źle zrobione, że przypominają mi miniaturki foliarskich filmów. Na przykład to. Już widzę ten tytuł pod tą miniaturką. Uwaga! Alarm! Zorganizowane zło! Rząd Wysp Salomona i firma Marabu wyjeżdżają na Polskę! Damy radę? Analiza zniszczenia ludzkości Burger Bandera, stop! A, no i poza papieżem pojawia się tu też pewna inna postać. Poprzednie dwa tematy stanowiły klocki Lego i religia. Co się stanie, jak połączymy klocki Lego i religię? Lego, Biblia. Trzecia stara strona w naszym omówieniu, prowadzona w języku angielskim. Jest to niemal kompletna wersja Pisma Świętego, opowiedziana z użyciem klocków Lego, zawierająca prawie wszystko, nie tylko popularne opowiadania, takie jak Życie Jezusa, czy Arka Noego, albo Genezis, ale też wiele kontrowersyjnych fragmentów, czy nawet całą, niepociętą apokalipsę Świętego Jana. Strona ta aż kipi latami 2000. Ta jakość zdjęć, fakt, że jest tam Bush, Osama, nawiązania do wojny z terrorem, części Lego z tamtych lat i tak dalej, no znam ją od kilku lat i co jakiś czas przeglądam. Włożono w nią naprawdę dużo pracy i biorąc pod uwagę samą liczbę elementów, jakie widzimy, też dużo pieniędzy. Coś, co może się wam nie podobać, to to, że autor strony ewidentnie nie lubi religii i w paru momentach przekręca lub przycina Biblię, tak żeby wyglądała na gorszą niż się wydaje w rzeczywistości, oraz akcentuje jej drastyczne lub moralne kwestionowanie fragmenty i dodaje własne dialogi.
Ale poza tym jest to jedna z ciekawszych adaptacji Pisma Świętego, jaką widziałem, w jaką włożono naprawdę ogromną ilość pracy, którą warto docenić. No i to była tyle w kwestii takiego krótkiego, śmiesznego, wesołego filmu o paru nostalgicznych stronach internetowych. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!